Powiedzmy, że mamy dane pewne wyrażenie wykładnicze stosunkowo proste. 1,32 razy 2 do potęgi t. No i teraz wykonamy sobie zadanie polegające na tym, żeby przekształcić to wyrażenie do pewnej innej, bardziej skomplikowanej postaci, ale o zadanej formie. Mianowicie takiej, że ma być pewna liczba a razy jak pewna liczba b do potęgi t dzielone przez 10... Odjąć jeden, czyli chcemy to wyrażenie zapisać w takiej bardziej skomplikowanej postaci. My możesz się dziwić, po co coś takiego robić, po co proste wyrażenie komplikować. No Na ogół robimy na odwrót, że zaczynamy od jakiegoś skomplikowanego wyrażenia i próbujemy je jak najbardziej się da uprościć. No i to jest na szczęście właściwa droga, no bo najlepiej mieć zwykle wyrażenie w najprostszej możliwej postaci, ale czasami jest tak. To potem się może przekonasz o tym na zajęciach z fizyki, z chemii czy jakiś innych, w jakichś innych sytuacjach życiowych, że czasami jest tak, że trzeba na przykład porównać to, co mamy z jakimś zadanym wzorcem, z jakąś funkcją, którą ktoś inny gdzieś otrzymał, czy z jakimś zadanym modelem fizycznym czy chemicznym. Poza tym taka postać czasami pozwala na przykład na interpretację tych stałych, które tutaj otrzymamy: A czy B. Więc czasami się to przydaje, no i ponieważ się to przydaje, to teraz sobie to przećwiczymy, a przy okazji przypomnimy sobie różne własności funkcji wykładniczej. No dobrze, czyli chcę mieć tutaj wykładnik T przez 10, a mam wykładnik T. To pierwsza rzecz, od, od której ja bym tutaj zaczął, to żeby tutaj otrzymać ten wykładnik T przez 10. No to żeby to zrobić, to możemy tutaj sobie pomnożyć i podzielić przez 10. Tutaj mamy... Ten wykładnik t i zapiszemy to sobie w takiej postaci, że to będzie 10 razy t przez 10. No oczywiście 10 się skraca i dostaniemy z powrotem co tutaj, to, co tutaj było. Czyli nie zmieniłem wartości tego wyrażenia, ale teraz będę mógł skorzystać z własności funkcji wykładniczej, mianowicie z takiej własności, że jeżeli mam a do potęgi b i później do potęgi c, to jest to samo, co a do potęgi b razy c. No i teraz tutaj z tego skorzystam, żeby przekształcić to wyrażenie tutaj, bo tutaj mam właśnie 2 do potęgi, która jest iloczynem dwóch wykładników. Czyli mogę zapisać to w takiej postaci. Może przepiszę to, co tutaj jest na początku. 1,32 razy. I teraz napiszę to tak, że to jest 2 do potęgi dziesiątej, zgodnie z tą regułą, którą tutaj przypomniałem. I później do potęgi t dzielone przez 10, no bo miałem ten iloczyn, czyli mogę ten iloczyn zamienić na, na 2 do potęgi 10 i jeszcze to wszystko do potęgi t przez 10, to jest równoważne temu wyrażeniu, które tutaj mamy na górze. Dobrze, no i teraz dostałem to, co chciałem. Mam wykładnik t przez 10. Tutaj mogę teraz to uprościć, mianowicie mogę wykonać to potęgowanie. 2 do 10 mogę obliczyć, ile to jest. 2 do 10 to wiem, że to jest 1024. Czyli mam 1024 to potęgi t przez 10. No i gdyby tutaj nie było tej minus 1, no to to by był koniec. To znaczy już bym znalazł tę postać, o którą, tutaj, o którą tutaj chodzi. Ale chcę mieć jeszcze tą minus jedynkę tutaj. No to żeby dostać tę minus jedynkę, no to zrobię znowu podobny trik. Tutaj pomnożyłem i podzieliłem przez coś. A teraz... Po prostu odejmę i dodam jedynkę. Jak odejmę i dodam 1, no to nic tutaj się nie zmieni. Ale jak się zaraz okaże, będę mógł przekształcić to wyrażenie do takiej postaci, którą tutaj chcę otrzymać. Zobaczmy. Czyli tutaj mogę przepisać 1,32 na razie, znowu bez zmian, razy. Razy co? Tutaj mam jakąś liczbę do takiego wyrażenia, które jest sumą Tutaj podzielę to sobie na sumę dwóch składników, bo tak mi będzie wygodnie. Czyli, żeby to była suma takich dwóch składników, takiego i takiego. No właśnie, no to tutaj skorzystamy z kolejnej własności potęgowania. Mianowicie, jak mam A do potęgi B razy ta sama podstawa do potęgi C, to to jest to samo co A do potęgi B dodać C. No i tutaj mam właśnie to wyrażenie. Ono jest wyrażeniem tego typu. A do sumy jakichś dwóch składników. Więc zamiast tego wyrażenia mogę, zgodnie z tą regułą, napisać, że to jest ta sama podstawa, czyli 1024 do potęgi t przez 10 odjąć 1, razy 1024 do tego drugiego wykładnika, do tego drugiego składnika sumy, czyli do potęgi pierwszej. No właśnie, czyli zapisałem to w takiej postaci. No i widzimy, że już zbliżamy się, Szybciutko do, do końca, do tej postaci, którą chcemy otrzymać. No bo tutaj teraz wystarczy tylko zebrać te, te dwie liczby, które mamy. 1024 do potęgi pierwszej to jest po prostu 1024. No ja to napiszę na samym początku, bo to będzie po prostu 1024 podzielone przez 32, czyli to jest 1024 podzielone przez 32. No i w ten sposób przepisałem te dwa czynniki, no i zostaje mi jeszcze razy 1024 do potęgi t przez 10, odjąć 1, czyli to jest to, to, co tutaj chciałem. Teraz tylko wystarczy obliczyć wartość tego ilorazu. A żeby to obliczyć, to sobie przypomnimy, może tu z boku to sobie napiszę, 1024 przez 32. Przypomnijmy sobie, że 1024 to jest 2 do potęgi 10. No a 32 to jest 2 do potęgi 5. Czyli tutaj mogę skorzystać z kolejnej własności. Może ją przypomnę w ogólnej postaci, że, to mamy, że jeżeli mamy a do potęgi b dzielone przez a do potęgi c, to to jest to samo, co a do potęgi b odjąć c. Czyli w tym wypadku mamy 2 do potęgi 10 odjąć 5, czyli 2 do potęgi 5. No a 2 do potęgi 5 to jest 32. Czyli wartość tego ilorazu to jest 32. Czyli tutaj mam 32 razy 1024 do potęgi t dzielone przez 10 odjąć 1. No i widzimy, że dostałem wrażenie w takiej postaci, o jaką tutaj chodziło. Wystarczyło zastosować kilka razy. Różne własności potęgowania, które znamy, żeby otrzymać tę postać, o którą chodziło. No i tak jak mówiłem, może to się wydawać dziwne, że chcemy proste wyrażenie sobie komplikować, ale czasami właśnie to jest użyteczne, dlatego że czasami tak jak mówiłem, można to porównać z jakimiś innymi modelami, z innymi wynikami, czy na przykład te liczby, które tutaj wychodzą, mają jakąś interpretację fizyczną czy chemiczną. No tak czy inaczej było to dobre ćwiczenie na przypomnienie sobie tych wszystkich. Własności, które tutaj wykorzystaliśmy.